wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Się nazywam Jacek Wakar i kontynuujemy nasz cykl spotkań wokół premier tego teatru. I to takich spotkań nie wprost, chociaż to jest spotkanie z człowiekiem, bez którego Instytutu by nie było, bo Instytut napisał. Jakub Żulczyk, witamy serdecznie. Autor powiedział, że mu się podobało i że było to jakieś takie przekłute pewną zabawą, pewną lekkością, która nie wiem, czy jest wręcz w tej książce. Kuba, dowiedziałeś się czegoś nowego o swojej książce dzięki temuż Instytutowi? Zobaczyłeś w niej jakiś nowy potencjał? To się zawsze dzieje przy utworze, przy adaptacji swojego utworu. A zwłaszcza to się zawsze dzieje, znaczy to się zarówno dzieje przy adaptacji, przy której jakby ja nie pracowałem, tylko po prostu widzę, co ktoś zrobił z tym, co ja zrobiłem, a zarówno się to też dzieje przy adaptacjach takich, a przy takich też pracowałem, dzieje się to przy adaptacjach na inne media, przy których ja biorę udział, nie? Także to zawsze się dzieje, że się widzi jakieś potencjały, których wcześniej nie było, czy jakieś zmiany, czy przestrzeń do zmiany. I wydaje mi się, że też trzeba być bardzo na tę zmianę zawsze otwartym. Może to jest banał, ale ja, znaczy, widziałem już dookoła siebie też wiele przykładów, że kiedy jakiś autor traktuje swoje dzieło, swoją książkę, swój tekst jako, nie wiem, no Koran, tak? Po prostu to źle się kończy zawsze, to się kończy jakąś katastrofą. Przygotowałem się trochę, czytając to poprawione, bo to się nazywa wydanie drugie poprawione. W 2016 się ukazało w świecie książki. Pierwszy raz pisałeś tę książkę, jak sam tutaj mówisz, w Posłowiu jesienią 2009 w Krakowie na stypendium pobytowym w takim miejscu, które się nazywa Villa Decjusza. No i umieściłeś akcję w Krakowie, chociaż dalej Bóg z Krakowa nie jesteś. Przesiąkłeś chyba, mimo że mówisz, że wychodziłeś tylko wieczorami na miasto, a tak to sumiennie pracowałeś tym Krakowem. Ale z tego całego Posłowia właśnie wynika to, co ty powiedziałeś pokrótce, ale chcę to podrążyć. To znaczy, że ta książka w roku 2016, kiedy dokonałeś tego aktu pogłębionej redakcji, tak to sobie nazwijmy, na rzecz drugiego wydania, że zrobiłeś to, bo ta książka ci się najzwyczajniej w świecie przestała podobać, bo uważałeś, że nie jest fajna. Tak wynika, że w ogóle z tego Posłowia w ogóle wynika też pewien dystans do książki numer dwa. No mówisz, że ona jest trochę bardziej fajna niż ta pierwsza, ale nie wiadomo, czy jest tak całkiem udana. Może to się bierze z tego, że gdybyś na nią spojrzał tak w ogóle w tej chwili, w roku 2022, to może to się bierze z tego, że w roku 2009, a nawet w roku 2016 byłeś zarówno innym człowiekiem, jak i innym pisarzem. Może ta droga, ta skala, którą zmieniłeś, to jest niewielka książeczka, ten Instytut. Właściwie jedność miejsca, czasu, akcje. Popieprzone to dziwne, połamane, czego mamy dowód, co bardzo dobrze wyciągnął Jędrzej w spektaklu. No ale jednak wydawałoby się, że dosyć prosta historia. Dziwna, ale jakoś tam prosta. Jak to się porówna ze wzgórzem psów, czarnym słońcem, informacją zwrotną albo ślepnąc od świateł, no to wygląda to trochę na wprawkę. Czy ty masz poczucie, że po prostu ten twój obecny dystans wobec Instytutu bierze się z tego, że gdzieś już po prostu przeżyłeś trochę więcej, napisałeś zdecydowanie więcej i jesteś też na innym etapie? No, słuchaj, bez wątpienia, tylko tak, tylko że to też jest tak, że kiedy zabierasz się za jakąś, kiedy ja zabieram się za jakąś książkę, to gdzieś tam w ogólnym zarysie tego pomysłu, który do mnie przychodzi po raz pierwszy, będzie, wiesz, jest to, czy ta książka będzie właśnie tak, jak powiedziałeś, duża czy mała, nie? I to nawet nie chodzi o objętość sensu stricte, tylko chodzi o ilość jakichś warstw, wątków, o jakieś moje ambicje związane z tą książką, o gdzieś tam no, złożoność jakąś tej historii, nie? Która, nie wiem, no, w przypadku Wzgórza Psów czy informacji zwrotnej na pewno jest dużo, dużo większa, nie? Niż w przypadku Instytutu. Także Instytut to był...
był jakby w koncepcie taką małą książką, w zamierzeniu był małą książką, nie? Jakby tam nie było pola do tego, żeby zrobić z tego dużą książkę, jakby kiedy to przyszło mi do głowy, nie? Ja nie chciałem jakby wędrować z tą historią nie wiadomo gdzie, z tego punktu wyjścia, którym są ludzie uwięzieni we własnym mieszkaniu. Ja nie chciałem, owszem, no można zrobić wszystko, tak? Tylko ja nie chciałem rozszerzać tego nie wiadomo jak. Ja generalnie chciałem w tym mieszkaniu zostać. Powiedziałeś o pomyśle. Tu w posłowie piszesz o tajemnicy takiego statku Maria Celeste. I w pewnym sensie, jak rozumiem, pomysłem właśnie jest ta sytuacja, o której czytamy w książce i którą obserwujemy w przedstawieniu. Grupka ludzi zamknięta w swoim mieszkaniu i nie wiadomo, co się dzieje. Atmosfera gęstnieje. No i kończy się, jak się kończy. Czy to jest tak zawsze, że do pisarza przychodzi, albo jak bywało, ty masz dobre pierwsze zdania, przychodzi pierwsze zdanie książki i ono coś otwiera. Budzisz się z nim, albo przepracowujesz się, albo ono po prostu nagle się w dziwny sposób materializuje, albo materializuje się bohater, albo właśnie materializuje się pomysł. Czy jest jakiś w twoim przypadku stała sytuacja, czy za każdym razem to jest inaczej? Pierwsze zdanie, rzadko kiedy, jak sam widzisz po mojej odpowiedzi albo wtrąceniu, pierwsze zdanie rzadko kiedy jest pierwszym zdaniem, które się pisze. Chyba mi się to nigdy... Nie, było tak w Ślepnąc od świateł. Już ci powiem. Przepraszam, już ci powiem dlaczego. Bo w Ślepnąc od świateł gdzieś już bardzo wcześnie myślałem, albo wiedziałem, że będę chciał nawiązać do Tyrmanda, do Złego, i z premedytacją pierwsze zdanie Ślepnąc od świateł to jest ostatnie zdanie Złego Tyrmanda. Jesteśmy w Warszawie, nie? To więc to było użyte z taką pełną premedytacją i z takim, nie wiem, wtedy może buńczucznym, a dzisiaj może już nie do końca, nie do końca buńczucznym, bo chyba w sumie tak się stało, takim pomysłem, żeby Ślepnąc od świateł to był taki nowy zły. A skąd się biorą pomysły? Kurczę, wiesz co, trudno powiedzieć. To akurat jest dosyć głupia historia, bo było takie mieszkanie Instytut, w ogóle od tego trzeba zacząć. I kiedy studiowałem w Krakowie, to mój serdeczny przyjaciel, do dzisiaj zresztą, mieszkał w takim mieszkaniu, które było niedaleko w sumie tego prawdziwego, tego książkowego Instytutu. No i to było bardzo podobne miejsce, w tym sensie, że to było mieszkanie przy alejach, duże, w kamienicy, no takie jakieś 100-metrowe albo nawet większe, w którym mieszkało 6 osób i w którym było dużo imprez i w którym też jakby jakoś ludzie normalnie funkcjonowali, ale też bardzo dużo imprezowali. I też tak jak w tej książce, jakby z racji, że to mieszkanie było bardzo blisko centrum i drzwi były tam non-stop otwarte, to tam jakby non-stop się mieliło. Zwłaszcza w weekendy, bo tam były before'y, aftery i ja w ogóle nawet czasami w ogóle wszystko tam się odbywało. I też w ogóle tam też było trochę takich tragicznych nawet historii, ale w to już nie wchodźmy. Natomiast po prostu pomysł na tę książkę przyszedł mi do głowy, nie wiem, no kiedy siedziałem, spędzałem tam mnóstwo czasu, bo mieszkałem niedaleko. Kiedy siedziałem któregoś dnia w tym instytucie i nie wiem, no tam po prostu byłem na maksa upalony jakimś strasznym ziołem i po prostu zacząłem sobie wymyślać taką historię, co by było, gdyby nagle zamknęli nas tu od zewnątrz i zamurowali okna i co byśmy tak naprawdę zrobili, mając w ogóle, wiesz, na pokładzie, nie wiem, no 3 zupki chińskie, worek ryżu, kota, 5 piw, i w ogóle worek jakiegoś ohydnego Domestos Hejza i w sumie tyle. I co by się stało, tak? Jakby gdyby doszło do takiej dużo sytuacji. Dużo było takich instytutów moim zdaniem. Ja też się otarłem, może nie o instytut, ale przyjeżdżając do Krakowa na weekendę, aby oglądać teatr,
wcześniej jakieś 8 lat. Myśmy z Warszawy, przepraszam za swoją anegdotę, ale liczne mieszkania, gdzie odbywały się, że tak powiem, nieustanne imprezy i gdzie się trafiało gdzieś w środku nocy przy Alei Trzech Wieszczów, ja też znałem. Moich kolegów, sublokatorów, którzy tam jakoś wynajmowali po prostu. Może coś. Też byłeś w instytucie po prostu. Nie wiem, kiedyś, może przypadkiem byłem w czymś coś, nie wiem, że w tym samym, ale w jakimś instytucie mogłem być, ponieważ rzeczywiście pamiętam, że takie wieczory, poranki i tak dalej w Krakowie przy dokładnie Alei Trzech Wieszczów spędzało się. Ja akurat po jakichś spektaklach, po czym w dalszym ciągu tych spektakli, które już odbywało się w jakichś krakowskich barach, ewentualnie plantach, się lądowało właśnie w takich miejscach z zupkami chińskimi również. Tak, tak. Bo wiesz, ten oryginalny instytut nazywał się instytut, bo tak było na domofonie, tak jak w książce. A dlaczego tak było na domofonie? Bo wieść gminna niosła, że tam mieszkał jakiś dziwny facet, taki trochę jakiś uczeń Grotowskiego, który zajmował się jakąś taką trochę teatralną, a trochę para tam terapeutyczną po prostu szajbą i tak swoją taką działalność trochę właśnie sekciarsko, trochę sekta, trochę egzorcyzmy, trochę teatr, a trochę pieczenie makowca i nazywał to właśnie jakby instytutem. No ale potem się gdzieś tam wyprowadził się gdzieś w jakieś Beskidy czy Bieszczady, jak łatwo się domyśleć, dalej kontynuować swoją, wiesz, po prostu drogę darmy, a instytut przejęli radośni studiujący narkomani. Chcę zapytać cię, bo informacja zwrotna jest książką jakkolwiek banalnie, czy pompatycznie to zabrzmi wyrwaną z siebie. Książką o alkoholiku, człowieku pewnego rodzaju jednak rozliczeniem. Można to traktować jako coś, co mi się podoba, jako gatunek, tak zwaną prozę pijacką, ale można także potraktować to jako, no jako także rodzaj osobistego bardzo wyznania. A z drugiej strony mamy tę zabawę gatunkami. Co w twojej literaturze, co w twoim pisaniu, znaczy pewnie wszystko się na siebie nakłada, tak musi być, ale jak ty, czy jest jakaś recepta na to, jak to zważyć, jaki gatunek dostosować. Wzgórze Psów też ma specyficzną formę. Ślepnąc światło powiedziałeś o Termandzie, ale serial, pogadamy zaraz o adaptacjach serialowych na przykład, ale serial ujawnił ogromny filmowy potencjał tej książki. Więc mi chodzi o to takie wypośrodkowanie pomiędzy zabawą literacką, inspiracjami filmowymi, popkulturowymi, a tym, co wyrywasz po prostu z własnego wnętrza i co na pewno boli jednak. Kurde, to wiesz, o prawie każdej mojej książce można to powiedzieć, zwłaszcza o tych ostatnich, no bo i Ślepnąc i Wzgórze też są tak naprawdę takie, wiesz, dosyć wyrwane właśnie, a z drugiej strony też gdzieś tam ta druga noga jest w jakichś tropach gatunkowych, powiedzmy, że to na pewno w jedną nogą ja zawsze stoję w jakiejś takiej literaturze popularnej. Tylko że możemy teraz deliberować, co jest w Polsce literaturą popularną. Ja mam wrażenie czasami, że literaturą popularną w Polsce jest te książki, które mają fabułę, to jest literatura popularna. Tak przynajmniej jest, nie wiem, myśli na pewno część jakichś krytyków, czy po prostu ludzi gdzieś tam literaturę opisujących i klasyfikujących. Natomiast kurczę, jakby to jest też oczywiście, że jest coś takiego, tak było na przykład z informacją zwrotną, że ja nie kryję się z tym, że mam jakieś przejścia. Nagrywam o tym przecież normalnie podcast, który nagle się stał jednym z najbardziej... Z Juliuszem Strachotą. Tak, z Juliuszem Strachotą, co ci pać po odwyku, który stał się nagle jednym tam z 5 najpopularniejszych podcastów w Polsce i chyba to nie świadczy i nie jest to chyba o tym, ta popularność podcastu nie wynika z tego, że jesteśmy obaj po prostu, kurczę, Joe Roganami z Nadwisły, tylko bardziej to świadczy chyba o tym, że po prostu o skali problemu i o skali, ile jest tak naprawdę ludzi, którzy potrzebowali jakiegokolwiek, nazwijmy to w cudzysłowie, normalnego po prostu głosu, pogadania, rozmowy o nałogowym czy tam niebezpiecznym piciu alkoholu i braniu narkotyków.
A książka wyszła bardziej jednak, wiesz, no książki pisze się z bardziej samolubnych pobudek, nie? I oczywiście, że tam była jakaś sprawa do załatwienia, ale też to, kurczę, no wiesz, ja jestem pisarzem, nie? A pisarze myślą bardzo często, niestety to jest ich taka cecha, że kiedy spotyka ich jakieś dramatyczne doświadczenie, chcą to przerobić w literaturze. Albo słyszą o jakimś dramatycznym, jakiejś dramatycznej historii pierwsi i wiedzą, że jeszcze zbyt wiele osób o nim nie usłyszało, to mówią sobie, kurczę, nie mogę zmarnować tak dobrego materiału, nie? I tak samo z informacją zwrotną. To też jakby, no ja nie robiłem takich rzeczy jak Marcin Kania, nie? W sensie to nie musiało być moje picie, abym ja to tak opisał, co nie zmienia faktu, że napisanie tej książki było takie no groźne, znaczy dla mnie i dopiero później ja widziałem tak naprawdę, że to no było to mało higieniczne, może tak powiem, że bo ja musiałem włożyć rękę, przypomnieć sobie nie tylko te rzeczy w piciu, które są jakieś tam przykre i smutne i jakieś są takimi, wiesz, tym bólem tego kaca, tym konsekwencjami tych głupot, które się robi, tym osamotnieniem, tym takim no, brakiem godności i tak dalej, ale też jest ta cała taka... Fajna strona. No tak, ta zajebista strona picia, ta taka ekstatyczność tego picia, ta taka w ogóle, wiesz, to takie podniecenie przed czekającą cię przygodą na przykład, nie? Które jest takim immanentną częścią picia, nie? Wiesz, więc przynajmniej do pewnego momentu. A jeśli chodzi o gatunek, no to wiesz, no to nie wiem, ja lubię opowiadać historię, lubię jak historia ma początek i koniec, lubię jak bohater przechodzi łuk, lubię jak coś się zmienia, jak następuje jakiś ruch, jak jest jakaś tektonika, jak wiesz, jak są wydarzenia, które mają swoje konsekwencje, bo gdzieś tam w tych wydarzeniach, w tej konsekwencji, w tym łuku jest jakaś prawdziwa treść tej mojej książki, jest to o czym tak naprawdę one są. To, o czym one tak naprawdę są w tej fabule, w tej historii, w tej konkluzji, nie? Mam poczucie, że z informacją zwrotną jest rzeczywiście tak, że jak dla mnie jest to twoja najlepsza czy najważniejsza w moim osobistym odbiorze książka. Obok Ślepnąc od świateł, ale to z innych powodów. Natomiast nie mam oczywiście poczucia, jakbyś chciał w ten sposób poprzez swoją historię zbawiać świat, czy jakbyś miał takie, powiedzmy sobie, pozytywistyczne myślenie, ale raczej myślę o tym, czy mimo wszystko jednak wejście w historię Kani i obdarzenie go także swoimi doświadczeniami jest, jeśli już mówimy górnolotnie, drogą do tego, że poprzez to, że to nie jest jednak przyjemne odmalowywanie tych różnych stron nałogu, czy to jednak nie prowadza do jakiegoś oczyszczenia czy wyzwolenia, jakkolwiek banalnie i, że tak powiem, publicystycznie to zabrzmi. Może, ale nie jestem tego do końca pewien, bo to nie jest do końca jakaś spowiedź, ani wyznanie, ani konfesja. Tylko to jest jakby jeszcze raz, to co ja przeżywam jest narzędziem do tego, aby opowiedzieć historię i ta historia staje się ważniejsza. I oczywiście, że to jest wielki komfort, że w ogóle w moim życiu, że ja mogę sobie różne rzeczy skanalizować, jakby robiąc to, że w ogóle moja praca jest jakimś rodzajem jednocześnie kanalizowania moich uczuć i zaklinania ich w coś, w jakąś materię, nad którą w ogóle panuję. Panuję w ogóle nad tą materią na tyle, że inni ludzie jakby rozumieją, o co mi chodzi. Co więcej, lubią spędzać z tym czas i płacą za to pieniądze. Więc to jest jakby niebywale dla mnie, jako i dla twórcy, i dla człowieka, jakaś tam super komfortowa I fajna sytuacja, ale też oczywiście ma to swoje koszty, a koszt jest taki na przykład, że przygotowując, jednak pracując nad jakąś książką, czy scenariuszem, czy inną rzeczą, to po prostu, no, tak jak powiedziałem, zaczynasz używać tych rzeczy jako takiego budulca, surowca. Co więcej, być może nawet niektóre rzeczy zaczynasz przeżywać tak, aby one były tym surowcem czy budulcem, no nie wiem. Przejdźmy do Instytutu i do teatru, i nie tylko do teatru, ale też do kina. Ty nie dość, że jesteś... W teatrze to chyba nie było tak dużo. Radio Armagedon kiedyś było we Wrocławiu, o ile pamiętam. Tak, było, no. Tomasza Hynka, tak. W reżyserii.
teraz to, jakoś nie przypominam sobie zbyt wielu spektakli opartych na twojej prozie, ale może to jest kwestia zwykle nie, to skali. Rzeczywiście Instytut to jest drugi i ja nie mam jakiegoś szczęścia do tego teatru, ale mam też szczęście w innych dziedzinach, poza tym zawsze wszystko może się zmienić. Ja jestem bardzo, bardzo otwarty. Niektóre swoje książki bardzo, na przykład bardzo chciałbym, to jest takie, znaczy ja teraz nie zgłaszam tutaj, nie robię propozycji programowych teatrowi w Opolu, ale na przykład bardzo chciałbym Czarne Słońce zobaczyć w teatrze. Bardzo jestem ciekaw, co by w ogóle wyszło z tej książki w spektaklu, gdyby to zrobił jakiś ktoś taki, jest paru takich w polskim teatrze, którzy nie biorą jeńców i się zastanawiam, jakby to było Czarne Słońce na przykład w reżyserii takiego Garbaczewskiego, z którym właśnie swoją drogą kiedyś miałem okazję pracować, bo adaptowałem kiedyś dla teatru książkę Mirka Nachacza. Robert Robur, tak? Tak, Robert Robur. I było to niesamowite doświadczenie, bardzo śmieszne, bo to było, ja napisałem dramaturgię, zrobiłem na podstawie tej książki. Ja jestem facetem z telewizji. Ja pracuję, oprócz tego, że piszę książki, pracuję w telewizji. To jest moja praca. Robię development seriali telewizyjnych. To jest moja umiejętność, mój skillset. Umiem przeprowadzić development dużego projektu telewizyjnego. Zrobiłem to już w życiu parę razy i teraz robię to, na przykład mam teraz, jestem w trzech projektach jednocześnie, na różnym etapie zaawansowania, jeden i dwa są na podstawie moich książek, z czego w jednym nie piszę scenariusza, plus w jednym projekcie oryginalnym. I to jest mój skillset. I z tym jakby skillsetem, z facetem, który jakby robi, powiedzmy, teraz, kiedy jeszcze do niedawna to się mówiło telewizja premium, teraz nie wiem, jak to się mówi, w każdym razie robię, powiedzmy, w tych projektach takich gdzieś tam trochę bardziej ambitnych, ale tu mam jakieś swoje już pozycje i doświadczenie, no i ja przychodzę z tym, żeby zrobić dramaturgię Garbaczewskiemu i to jest już zabawnie, to jest, nie? Już w swojej idei. I ja zrobiłem mu dramaturgię i ja zrobiłem mu trochę taką dramaturgię, no ja się starałem, żeby to było jak teatr, ale gdzieś tam mimo wszystko to było bardziej jak scenariusz filmu, bo no, ja po prostu nie umiem inaczej. To przedstawienie niezbyt krótkie, bo około 4 godzin trwało, w dużej części się rozgrywało w filmie, który był kręcony tak, w podziemiach tak, PR-u. Tak, ale właśnie, powiem ci teraz coś bardzo ciekawego. Ja zrobiłem tę dramaturgię i ona się w ogóle bardzo podobała i w ogóle ją przyjęli i mi za nią zapłacili, ale i potem zacząłem chodzić na próby. Przyszedłem sobie tak na jedną próbę, przyszedłem sobie na drugą próbę i na trzecią próbę i tak siedzę z tym Krzyśkiem i z tymi aktorami i zobaczyłem, że jakby Krzysiek po kolei odłupuje kolejne jakby sceny z tego, z tej dramaturgii, którą ja mu napisałem, nie? Czyli mówi to, ten, to nie, to nie, to też nie. No i tak odłupuje, wiesz. Ja oczywiście jestem, ja nie jestem histerykiem w tej materii i to doświadczenie telewizyjne sprawia też, że ja nie zaczynam nagle płakać się ciąć, jak ktoś zmienia to, co zrobiłem, tak? Tylko okej, to jest taka, that's the job. Ale w pewnym momencie tak nieśmiało mówię mu, bo on też rzeczywiście ma taką, kurczę, wizjonerską energię, jakby z którą trudno po prostu nagle się kłócić, ale tak delikatnie mu się wcinam i mówię, wiesz, Krzysiu, a, powiem ci, braciszku, jak wywalisz na przykład tę scenę już, nie, i to wtedy już ludzie, wydaje mi się, że jakby w tym wątku kompletnie przestaną rozumieć, o co chodzi. A on popatrzył na mnie, tak jakbym mu powiedział, nie wiem, że tam, że jakbym mu zaczął objaśniać, że niebo jest niebieskie, wiesz. I mówi mi, ale przecież ja chcę zrobić takie przedstawienie, że ludzie nie będą wiedzieć, o co chodzi. O co tobie chodzi, nie? I ja wtedy jakby zrozumiałem, że moja rola jest tu niepotrzebna, że w ogóle jakby, no że okej, okay, że moja praca tutaj jest skończona. Po próbie ze wszystkimi się pożegnałem. Powiedziałem w ogóle, życzę powiedzenia, jakby God bless, Hakuna Matata i poszedłem do domu. I potem przyszedłem na premierę tego przedstawienia, które było w ogóle wspaniałe, zachwyciło mnie, nie? Bo naprawdę to przedstawienie jest zachwycające i jest jedną z najlepszych rzeczy, jaką widziałem w teatrze ever. Widziałem je tam 3 czy 4 razy i za każdym razem wychodziłem tak samo w ogóle jakby poruszony i jest wspaniałe to przedstawienie.
i gdzieś tam na wysokości drugiej godziny jest jakieś jedno zdanie z tej dramaturgii, które ja napisałem. Ale zapłacili? Nie, no zapłacili normalnie, no wiesz, jakby, nie, nie no, co więcej, dostaję tantiemy, tak, jakby... Mam 50% udziału w dramaturgii, wiesz, no jakby, no, nie możesz zmusić kogoś do pracy i mu nie zapłacić, nie? Po prostu, jakby Krzysiek Garbaczewski tak pracuje, czasami potrzebuje czyjejś pracy, żeby się od niej odbić, wiesz, o co chodzi. Niektórzy tak mają, ja to akceptuję. Natomiast, wiesz, natomiast, ale najśmieszniejsze było to, że na tym spotkaniu był, siedział obok mnie Jarzyna, nie? Który jest, no, dyrektor teatru, jak ktoś nie wie. I on siedzi, ja oglądam przedstawienie, a on tak na mnie patrzy, tak. I kończy się to przedstawienie, nie? I on do mnie mówi, jak ci się podobało? A ja taki naprawdę głęboko poruszony mówię, słuchaj, genialne jest to przedstawienie. Mówię, jest wspaniałe, kurwa, jestem zachwycony. A on tak, no wiesz, bo Krzysiek, z tą twoją dramaturgią, tak... A, wie, tak i tak nie, ale jest w ogóle, wiesz, głupio mu, a ja mu mówię tak zupełnie szczerze, ale gdyby on wykorzystał tę moją dramaturgię, to było gorsze przedstawienie wtedy, nie? Jakby w ogóle dobrze, że on tego nie zrobił, to dobrze, że to jest takie, jakie jest, to jest takie, jakie miało być, jest w ogóle najlepsze. Jakby świetnie, że on tego nie użył, jakby zapłaciłeś mi, jesteśmy kwita, nie? Jakby w ogóle nie ma problemu. I on był tym tak wstrząśnięty, że on potem dzwonił jeszcze chyba do mnie ze 4 razy powiedzieć mi, że jakby nikt nie spotkał się jeszcze z czymś takim, żeby autor dramaturgii na moim miejscu, co dzieje się w teatrze tak naprawdę dosyć często, z tego co wiem, tak się zachował. Ale jest taka historia, że mam wrażenie, że te twoje książki, i myślę przede wszystkim o Ślepną ze światem, ale też myślę o twoich scenariuszach. Bardzo czekam na scenariusz, nie wiem co to są za 3 rzeczy, które teraz, o których powiedziałeś, ale niewątpliwie bardzo czekam na serial pod tytułem Warszawianka. To jest jedna z tych rzeczy, no bo... O której kiedyś rozmawiałem. Jestem w 2 sezonach tego serialu naraz, można powiedzieć, bo jeszcze przy pierwszym coś tam robimy i drugi zaczynamy pisać, no. A pozostałe 2 projekty są na podstawie moich książek, ale nie mogę o tym, nie mogę jeszcze tego zapowiedzieć, zanim stacja tego nie zapowie. No jasne. Ta warszawianka już jest chyba taka, że można powiedzieć, że to już, to jest taka opowieść, jak rozumiem, współczesnej Warszawie znowu, z punktu widzenia skrachowanego, przynajmniej tak opowiadał mi o tym od twórcy głównej roli, czyli Borys Szyc. Że taki skrachowany pisarz. Znaczy on jest pisarzem, ten gość, ale jest też, no jest i nie jest tym pisarzem. Znaczy on robi wszystko, żeby nie pisać, tak? Jakby on w ogóle jest takim pisarzem, który się strasznie wstydzi swojego pisarstwa. I on napisał kiedyś książkę, ale nawet się nie przyznał do jej autorstwa. W tym sensie on napisał kiedyś taką jedną książkę, która on napisał taką książkę, powiedzmy, jak pokolenie IKEA, coś takiego. Mhm. Jakby, że nawet nikt nie wie, że to on, poza jego najbliższymi przyjaciółmi. Czy ty uważasz, że dla pisarza, scenarzysty, człowieka, który, jak mówisz, zajmuje się także telewizją, ale który także chłonie obrazy ruchome w kinie czy właśnie w telewizji, serial jest taką dobrą formułą, żeby w ogóle się dzisiaj wypowiadać? Właściwie został dla ciebie została po części stworzona ta formuła? Tak, to jest świetna formuła, żeby się wypowiadać, na pewno. Tylko że trzeba umieć z niej korzystać. I na przykład teraz w tym momencie, kiedy seriali jest naprawdę bardzo dużo, jakby chociażbyś bardzo chciał, to nie obrobisz wszystkiego, co jest na rynku, na tych platformach standardowych, które masz w domu, a i tak nie masz wszystkich platform, tak? Więc teraz jest ogromna nadprodukcja i są bardzo długie projekty, które mają jakby bardzo wiele, wiesz, sezonów i bardzo często, wiesz, to jest format bardzo fajna, bardzo, bardzo, ale z paru powodów zdradliwa i też bardzo taka, wiesz, mająca swoje bardzo duże niebezpieczeństwa, chociażby, nie wiem, no kurczę, no trudno jest, bardzo trudno jest serial dobrze skończyć, nie? Bardzo Państwu dziękujemy za ten wieczór. Jakub Żulczyk był dzisiaj bohaterem. A ja zapraszam serdecznie w lutym na kolejne spektakle, premiery, Ziemia Obiecana i nie tylko, nieustannie do Teatru Chorwackiego w Opolu. Będą kolejne też spotkania.
proszę śledzić media społecznościowe i różne kanały Teatru Kochanowskiego. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, wszystkiego dobrego, kłaniamy się.